Już po raz 13 spotykamy się w tej uczelni z okazji tak podniosłej uroczystości. Symbolika zawodu pielęgniarki ma swoją tradycję, swoją historię. Jesteśmy tu i teraz. Teraźniejszość pielęgniarstwa jest dobra. Są bardzo dobre perspektywy na przyszłość, są problemy, bo zawsze, jak człowiek żyje, coś robi, problemy są. Ale po to mamy rozum, wykształcenie, umiejętności, między innymi możemy się komunikować dobrze, żeby je rozwiązywać. Ale należy zawsze pamiętać o naszych poprzednikach. Bo jeśli z szacunkiem odnosimy się do poprzedników, szanujemy innych, to również my będziemy szanowani. Będziemy mieć autorytet i prestiż. A o to przecież chodzi w każdym zawodzie. A szczególnie w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza, który jest zawodem zaufania publicznego. Pielęgniarka, pielęgniarz to osoby zaufane i zaufania godne. Człowiek, każdy, w którymś momencie swojego życia będzie potrzebował pielęgniarki, pielęgniarza. Nasz zawód miał ramy takie, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, zapoczątkowane w roku 1860. Kiedy to przy Szpitalu Świętego Tomasza w Londynie Florence Nightingale, pionierka i wzór osobowy wielu pokoleń pielęgniarek, założyła pierwszą na świecie szkołę pielęgniarską. Równe 102 lata później, bo w 1962 roku w naszym Sanoku zostało w dniu 1 września zapoczątkowane kształcenie pielęgniarek. I tutaj na sali jest wiele osób, które kończyły liceum medyczne w Sanoku, medyczne studium zawodowe. Ja również z prawdziwą przyjemnością wracam do lat spędzonych w mojej szkole, w szkole, która dała mi podstawy wykonywania zawodu, która również kształtowała mnie, jeśli chodzi o postawę. Pamiętam o swoich nauczycielach, których często już nie ma wśród nas, ale wierzę w to, że z góry spoglądają i pomagają w sprawach trudnych. Bo bez takiego wsparcia wielu rzeczy w pielęgniarstwie nie można by było zrobić. Szanowni Państwo, w liceum medycznym, w studium medycznym symbolika zawodu nazywała się czepkowaniem. I to była bardzo podniosła uroczystość, tak jak zostało i do dzisiaj. W drugiej klasie liceum medycznego otrzymywaliśmy czysty, biały czepek i czuliśmy się mocno zintegrowani już z sobą. Najpierw w tej społeczności klasowej, a później, jak coraz więcej było zajęć praktycznych, również stopniowo wchodziliśmy w tę rzeczywistość szpitalną, w rzeczywistość zakładów otwartej opieki zdrowotnej i realizowaliśmy się właśnie w takim środowisku. W tym środowisku wzrastaliśmy, kształtowaliśmy, właściwie kształtowano nasze postawy, chociaż nie powiem, że nie mieliśmy swojego zdania. Kształcenie pielęgniarki rozpoczynało się w wieku, u osoby w wieku 14-15 lat. W tej chwili, jeśli chodzi o kształcenie, sporo się zmieniło. Dla pielęgniarki podstawowym wykształceniem są studia na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów zawodowych pierwszego stopnia. Tytuł zawodowy pielęgniarki to licencjat pielęgniarstwa. Nasz zawód ma solidne podstawy teoretyczne, bogatą historię i tradycję. I z tego korzystamy, z tego czerpiemy siły do pełnienia
misji swojej zawodowej.